Dzień dobry, dzisiaj Stella na świecie zawędrowało do Portugalii. Natalia Brożek-Fonseca jest naszym gościem, zgadza się? Zgadza się, dzień dobry, bon dia. O, dobrze, tak, bon dia, tak, okej. Natalia, jesteś trochę z Brennej, można by tak powiedzieć. Powiedz mi najpierw trochę o Brennej, kto tam teraz został? Jakie ty masz wspomnienia z naszego regionu? Zacznę tak, zanim cię o tę Portugalię będę pytał. O, region z bardzo dużą ilością wspomnień. Mhm. Spędziłam tam dzieciństwo, weekendy, wakacje. Aktualnie jest tam moja ciocia, czasem moi rodzice. Co no, stara karczma, mały groń, duży groń, mm-hmm. Błatnia, wchodzenie na Błatnię, wspominam bardzo dobrze. Okay. Mm-hmm. I pies tam został, o, mój kochany piesek. Odwiedzasz czasami pieska i rodzinę, czy teraz ze względu na pandemię to jest wszystko utrudnione? No jest to utrudnione, ale jak się da, to odwiedzam. Mm-hmm. Okej, okay. Dobrze, powiedz mi teraz, gdzie my jesteśmy w tej Portugalii, co to jest za miejscowość? Znajdujemy się w Agdzie, należący do Aveiro. Aveiro jest Wenecją Portugalii, a sama Agda jest miejscem parasoli, tak samozwańczo, ale każdego lata mamy bardzo dużo instalacji w mieście z parasolkami. Małe uliczki są niezaśnieżone. Mają bardzo dużo tych parasoli, tak? Te małe uliczki, tak? To jest taka instalacja artystyczna. Mm-hmm, okej. Okay. I one są w lato i w związku z tym mamy jeden miesiąc, gdzie mamy codziennie właściwie koncerty. To jest bardzo fajne. Mm-hmm. Dobrze. Przed pandemią na przykład mieliśmy Rudimental, mieliśmy... No, różne zespoły, już nie pamiętam nawet. Mhm. A ty jesteś na farmie teraz jakiejś? Co ty tam robisz? Aktualnie jestem w Agdzie na farmie. Jestem wolontariuszem Community Volunteer i zajmuję się barem, co się równa, daję świeże jajka ludziom do kupienia, zbieram pomarańcze raz na 2-3 tygodnie z drzew. Opiekuję się też, czy dzisiaj czyściłam serwis do kawy, wczoraj czyściłam miejsce dla dzieci. Dzisiaj mnie czeka czyszczenie pokoju do medytacji i ćwiczeń, no ale głównie to jest odkurzanie i mycie podłogi. Aha, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to ty opiekujesz się tym miejscem i tak, czekaj, i ty dostajesz tak. Jeszcze za to pieniądze? Nie, bo jesteś wolontariuszką, nie rozumiem trochę tej idei. Gdybyś mogła mi trochę przybliżyć. W zamian za tą pracę taką, że jest potrzebna praca, bo tu nikt się tym nie opiekuje, znaczy pieniądze tutaj idą, są otwartą skarbonką jakby, bierzesz i płacisz za to. W zamian za to mogłabym tu spać, ale jako, że mieszkam niedaleko, to śpię u siebie w domu. A w zamian za pracę, którą tutaj spełniam, mam dostęp do świeżych pomarańczy, mam dostęp do... Dziennie mam posiłek, dostaję posiłek też do domu, nie tylko dla mnie, ale też dla mojej rodziny. I właściwie dla mnie najwięcej daje to, że podczas pandemii nie mam kontaktu z ludźmi. A tutaj na farmie aktualnie przebywają, mogę wymieniać, dwóch Holendrów, jedna Francuska, dwie Niemki, rodzina portugalska, ale właściwie rozmawiająca po angielsku, która mnie uczy portugalskiego. To jest bardzo fajne. I na tyle mam.
z mojego wolontariatu. Właściwie to przyjaciół aktualnie. O, to ciekawa forma, powiem ci, że mnie zaskoczyłaś. Mhm. I co, tak będziesz... Ciekawa sprawa. Tydzień temu brałam udział w home birth, czyli porodzie w domu. Znaczy nie brałam udział aktywnie, ale jako, że obok w domu był poród i teraz jest malutkie, kilkudniowe dziecko. Jeszcze zapomniałam dodać oczywiście, że moje, jak to powiedzieć, skończyłam architekturę i uczę się w kierunku permakultury, więc jakby uczę się również klimatu, ziemi i wody, wszystkiego, co jest związane z uprawą roli tutaj na miejscu, no bo w przyszłości też chcemy z mężem mieć swoją farmę. Farmakultura, czyli takie naturalne, rozumiem, uprawianie roślin, tak? I wszystko jest takie naturalne. Stawiacie na związek z naturą, tak to nazwę. Tak, związek z naturą. No, określić to można, jeżeli występuje jakiś problem, to nie określamy go jako problem, tylko problem, który daje możliwości. Okej, problem, który daje możliwości, rozumiem. Co jeszcze jest takiego w takim myśleniu filozoficznym, znaczy waszym, tym farmakulturze? Co jeszcze jest takiego ciekawego w pojmowaniu świata? Jak właśnie problemy można definiować jako coś, co daje możliwości różne? To co? Ale na przykład lekarstwa? Jeżeli ktoś zachoruje, to co, lekarstwa są przydatne czy nieprzydatne? Tutaj każdy ma swoje indywidualne podejście, więc oczywiście jeżeli zdarzają się choroby, bóle, na które herbatka melisy czy rumianku nie pomoże, ale wiedza na temat roślin bardzo pomaga określić typy schorzeń. Przynajmniej teraz rośnie mi ósemka. Zamiast zabrać ketonal albo ibuprofen, trzymam pół godziny goździka. Okay. Goździk naturalnie znieczula miejsce przy dziąśle i zmniejsza ból, więc... Zaraz zrobimy takie zbliżenie na twoją ósemkę, na twojego goździka i będziemy tutaj się popisywać wiedzą stomatologiczną. Ale teraz zapytam cię dobrze, a skąd pomysł na Portugalię? Jak to wyszło? Tak pomyślałaś sobie, kupię bilet w Brennej albo z Katowic i co, i wyjadę? Mój pomysł na życie był osiąść w Brennej, ale poznałam męża. I wszystko się obróciło do góry nogami. Zamiast wylądować na farmie w Brennej, w domu po moim dziadku, zajmować się ziemią po dziadkach, zajmuję się ziemią tutaj. No. Mhm. A byłaś jeszcze wcześniej, wiem, że w Szwajcarii przed Portugalią. Tak, byłam w Szwajcarii jako... Uwielbiam sporty zimowe i pozdrawiam pana Żura całym sercem, bo wziął dzieciaki na biegówki w tym roku. Jednak moje kolano i moje kości nie pozwalają mi już cieszyć się zimą, że tak powiem, w takim samym stopniu jak kiedyś. Co mi tutaj pomaga, bo gdybym była w Brennej, gdybym była w Katowicach, to bym cały czas myślała, żebym chciała iść jednak się pobawić na tym śniegu, a jest to w tym momencie dla mnie dosyć niebezpieczne. Tutaj jedziemy na plażę, troszeczkę bardziej bezpiecznie. I co? A co robiłaś w Szwajcarii, jeszcze cię zapytam. A przepraszam, w Szwajcarii byłam au pair, opiekowałam się dziećmi. Ciężka robota. No tak, podejrzewam, że tak. Ale teraz już możesz opiekować się swoją ósemką, ale też wiem,
nie zdradzając za dużo, że użyłaś słowa rodzina, więc podejrzewam, że nie tylko mąż, ale też ktoś jeszcze jest. Tak, mamy córeczkę, która skończyła 2 lata. Pierwsze dni w przedszkolu. Po długim czasie udało mi się znaleźć przedszkole, które nam odpowiada. Jest tu duży rodzaj, duży przestrzał przedszkoli od socjalnych, prywatnych, małych, dużych. Udało nam się znaleźć takie, które ma opcję wegetariańską, jako że jesteśmy rodziną wegan. Udało mi się znaleźć szkołę, w której nie ma zbyt dużo dzieci przypadających na jedną bądź dwie panie. Dzieci uprawiają ziemię, dzieci mają basen, chodzą na spacery, czy to jest deszcz, czy słońce. Z tym, że tak jak mówię, to niektóre przedszkola są zupełnie różne, w zależności od tego, kto je prowadzi właściwie i ile mamy pieniążków, to też ma znaczenie. No rozumiem. A powiedz mi, co cię zaskoczyło, jak przyjechałaś do Portugalii albo do Szwajcarii jako osoby właśnie z Polski? Jakie było zaskoczenie? Nie wiem, pozytywne albo negatywne? Albo w Portugalii, albo w Szwajcarii? Nie będę się wypowiadać na temat Szwajcarii, bo nie byłam tam jakby okres był zbyt długi i byłam bardzo zajęta wychowywaniem dzieci. Natomiast w Portugalii zaskoczyło mnie dieta. Zaskoczyła mnie zima. Zdecydowanie zaskoczyła mnie zima i budynki, w jaki sposób budynki są wznoszone, ponieważ u nas zima jest cieplejsza w domach niż tutaj. Wydawałoby się, że mamy 17 stopni i jest fajnie, ale u nas zimy są suche, tutaj zimy są mokre, więc większość ludzi mieszkających tu na dłużej, no całe swoje życie, pod koniec ma bardzo duże problemy z artretyzmem, z kośćmi. Mają ból w kościach ze względu na to, że jest bardzo duża wilgotność powietrza. Macie ogrzewanie w zimie? Temat ogrzewania jest bardzo, bardzo fajny. Chcieliśmy wynajmować kiedyś mieszkanie w budynku 11-piętrowym, coś koło tego. 6. piętro, nie ma kaloryferów. Centralne ogrzewanie właściwie rzadko zdarza się w nowych budynkach. Za to są kominki. 6. piętro, kominek. Wszędzie, nawet siedzę tu obok jednego, który jest na prawie, wszędzie kominek. Więc życie w zimę toczy się dookoła miejsca, gdzie jest ogień. Jak za dawnych czasów, dawno, dawno temu. Okej, rozumiem. A powiedz mi jeszcze, powiedziałaś o diecie, że to cię zaskoczyło. A co konkretnie? Jakiekolwiek fermentowanie, kapusta kiszona czy ogórki wywołują tutaj nie lada zdziwienie. Podstawą diety, z tego co udało mi się już zauważyć, to są chipsy. Chipsy nie są na przykład przekąską do telewizora, są po prostu daniem. O! Tak, więc mój mąż do dziś się dziwi, kiedy biorę paczkę chipsów i chcemy coś oglądać, bo przecież to jest tak, jakbyśmy jedli ziemniaki. Okej, rozumiem. No dobrze. Wszystko jest wracające, wszystko jest smażone, dużo tłuszczu, zazwyczaj to jest kawałek mięsa, ziemniaki w formie frytki albo chipsy, ryż, to się totalnie je razem ze sobą, ryż i ziemniaki, no i ewentualnie gotowana kapusta, sałatka, ale jest jeden rodzaj sałatki. To jest sałata, pomidor, cebula.
Okej, okay. No. No dobrze, to faktycznie zaskakujące. Mhm. No i jeżeli chodzi o danie główne, to jest to, istnieje jeden rodzaj, dwa rodzaje zupy, caldo verde i zupa. Jak ja mówię zupa do mojego męża, to on się pyta, jaka w tym momencie, ale kiedyś było tak, że chcesz zupę? Ja się pytam, jaką? No zupę. I to jest cały czas ta sama zupa oparta na ziemniaku, oparta na dyni, wszystko zmiksowane i czasem jest wrzucony listek szpinaku albo agrion. To jest taka nieznany u nas chyba listki, po prostu jakieś pływające listki. Okay. No zupa, dobrze, to zupa faktycznie odmienna ta kuchnia i te różne takie zwyczaje kulinarne, że tak to nazwę. Dobrze, ja podejrzewam, że dzisiaj też pewnie jeszcze będziesz uczestniczyła w jakimś porodzie, więc nie będę cię zatrzymywał. Dobrze, w takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę. Natalia Brożek. Aktualnie porodów dość. Okay. Dzisiaj trzeba karmić małe króliczki. O, niełatwa. Małe króliczki. A dlaczego niełatwa sprawa? No przecież dajesz im te listki i co? I one jedzą. Czy nie? Nie, małe króliczki straciły mamę i trzeba je karmić butelką i one zamiast pić, wolą gryźć tą butelkę, więc jest sporo. Sporo roboty, że tak to nazwę. Dobrze. Sporo roboty i cierpliwości. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za cierpliwość też. Z różnych przyczyn. Dobrze, to w takim razie Natalia Brożek, pomożesz mi w nazwisku jeszcze po mężu? Da Fonseca. O, jak ładnie. Była naszym gościem, Stella na świecie. Dziękuję bardzo. Obrigado. Do widzenia. O.